Witam was wszystkich bardzo serdecznie. I'd like to warmly welcome everyone here this morning. Cieszę się, że mamy różnych gości z różnych stron Australii i świata. I'm very pleased to see so many guests from different areas of Australia as well as different areas of the whole world. Cieszę się, że wspólnie będziemy mogli wielbić Boga dzisiaj. I'm happy that we can praise our God together today. Witam serdecznie też was wszystkich, którzy oglądacie teraz to nabożeństwo na stronach internetowych. Mam nadzieję, że to będziecie mogli poczuć, że jesteście częścią tej społeczności, którą tutaj mamy. We'd like to also welcome all our viewers on the internet, whether watching via live streaming or recording afterwards. We hope that you can feel part of our family worship here this morning. Dzisiejszy miesiąc rozpoczynamy kolejnym tematem. This month we're beginning with a completely new topic. W tym miesiącu będziemy mówić o Bożych zasadach i moralności człowieka, albo versus moralność człowieka. And the topic is God's values versus human morality. Dlatego, że niekoniecznie moralność człowieka zawsze odzwierciedla Boże zasady albo utożsamia się z Bożą moralnością. Because human morality doesn't necessarily coincide with God's values and God's principles and morals don't necessarily coincide with ours. Mam nadzieję, że będzie to też możliwość do tego, kiedy będziemy jedli nasz obiad, troszeczkę deliberować i myśleć właśnie na temat tych różnych myśli, które dzisiaj będą powiedziane. And I'm hoping that this afternoon at your lunch tables we'll be able to discuss perhaps some of the topics that we'll be studying this morning. Dlatego tytuł tego kazania, ten, który macie w biuletynach, to jest co jest ważniejsze od poznania prawdy. And that's why today's topic and what you're reading in as the topic in the bulletins is what's more important than the truth. Czy jest coś ważniejszego od poznania prawdy? Is there anything more important than learning the truth? Jak myślicie? What do you think? Tak czy nie? Yes or no? Okay, czyli poznanie Chrystusa raczej niż tylko. So the answer was given it's more important to learn and understand Christ who will show us the truth. Chrystus jest prawdą, ktoś mówi, jak najbardziej. Także ja chciałem powiedzieć, że co jest ważniejsze od poznania prawdy? Jej aplikacja. So I guess another thing that we can ask ourselves is what's more important than learning the truth and that is applying the truth. My możemy znać prawdę, możemy znać, czy wiedzieć o prawdzie, czy też o Chrystusie. We can know the truth or know about the truth or we can know about Christ. Ale wcale to nie znaczy, że aplikujemy to w naszym życiu. But it doesn't necessarily mean that we apply it into our lives. I tutaj mamy te różnego rodzaju problemy, widzicie. And here we have various problems, you see. Opowiem wam, podaję taki przykład w pewnym sensie, który odzwierciedla troszeczkę, wiadomo, że nie jest to idealny obraz, ale ilustruje pewną zależność. I'll give an illustration which might not be a perfect example here, but it gives a certain point. Kiedyś przyjechaliśmy, ja wam mówiłem chyba ze 2 lata temu, do kościoła i to akurat zdarzyło się w Szwecji. I once told the story, I think, that we once arrived in a church in Sweden. I wiecie, w kościele łatwo jest mówić, jak bardzo się lubimy, szanujemy, jak bardzo mądre odpowiedzi możemy dać jeden drugiemu. We were talking about how easy it is to talk about spiritual matters and how easy it is to talk about them with our brothers and sisters. Ale kiedy przyjechaliśmy akurat do tego miejsca, byliśmy obładowani jak wybaczcie porównanie, jak cyganie, ale to jest sposób, w jaki chcemy zilustrować pewną rzecz. Nasz samochód był pełny różnych rzeczy. But when we got to this particular church, our car was literally inundated with a whole heap of things. Rzeczy, które były na dachu, ponieważ jechaliśmy z Polski, tam nakupiliśmy różnych rzeczy, żeby wziąć do Szwecji. Things that we had bought in Poland that we had even put on top of the car to transport it over to Sweden. Cały samochód wypełniony po brzegi, że igły się nie dało wcisnąć w środku. The car was completely full. It was to kind of use the analogy, it was difficult to even then fit a pin in. Na górze różne rzeczy były przyczepione dzięki sznurkom i różnego rodzaju umocowaniom. And the things that were on the roof of the car were obviously fastened down with ropes. Z tyłu przymocowane było do haka jeszcze rowery różnego rodzaju inne elementy. And there were other objects and bicycles that were actually fastened to the bull bar at the back. I akurat tak się złożyło,
służyło, że ludzie wychodzili z kościoła, bo to było jakieś spotkanie w środku tygodnia. And it just so happened that at the church members were coming out of the church after some sort of a meeting. It was the middle of the week. I przyszli, powiedzieli cześć, fajnie was widzieć. And they came and said, hi, it's great to see you. I poszli. And went. A my taskaliśmy te różne takie rzeczy z Karin. The pastor together with his wife Karin were unloading the car. Nikt nawet nie zapytał, czy możemy wam pomóc. Nobody asked, can we help you? Rozumiecie, łatwo jest mówić na lekcji tu, czy tam, czy w spotkaniu, jak to my winniśmy sobie pomagać. You see, it's easy to talk about perhaps at a lesson or during worship about how we can help each other. Ale odzwierciedleniem tego, czy to praktycznie ma znaczenie w naszym życiu, to jest wtedy, kiedy autentycznie będziemy błogosławić innych swoją służbą i pomocą. But the true demonstration of those values is when we actually live them and actually help other people. Inaczej są to puste słowa. Otherwise they're just empty words. Albo, jeżeli ja mówię, Piotrze, ty jesteś takim fantastycznym facetem. Yeah, whatever. I'm supposed to translate that. So if the pastor was to say to me that I'm such a great person. I tak bardzo cię lubię. That he likes me so much. Myślę, masz bardzo takie fajne myśli. And that you've got great thoughts. Ale później pójdę do kogoś innego i powiem, wiecie co, ten Piotr to ma coś nie tak normalnie. Zupełnie nie wiem, o czym on mówi. That's fine. But then if I turn around and go to someone else, oh, that guy over there, he's got completely, you know, crazy thoughts in his head. Czyli, i mówi za plecami jego oczywiście. And I'm talking behind the other person's back. Czyli te pryncypia, o których możemy mówić, tak naprawdę niewiele znaczą, bo nie zwierciadlają się w praktycznym życiu. Because then those principles that we claim to hold on really don't have any value in our lives, because when we turn around, we do completely the opposite of them. Czy wiecie, o czym mówię? Do you know what I'm talking about? Czyli to znaczy, że moralność nasza jest troszeczkę inna niż moralność Boga, który powołuje nas do pewnych zadań. In other words, our morality is not the same or equal to the morality that God is that God has. I wiecie, to było właśnie problemem narodu współczesnego Chrystusowi. And that was the problem as well that existed in the times when Christ was on the earth. O ile znali prawdę i mówili o tym bardzo dużo. Even though the people at the time talked a lot about the Bible or about the word of God and knew it. O tyle brakowało aplikacji tych właśnie pryncypiów, o których mówili. The application of those principles that they read about in the word of God were lacking in their lives. I dlatego kiedy Chrystus przyszedł, and when Jesus came to the earth, rozpoczyna od budowania fundamentu, który ma być podstawą królestwa, o którym Jezus nie tylko mówił, ale też świadczył swoim życiem. He starts to rebuild the principles and the foundation that essentially his word is based on in the way that he was living his life. To jest właśnie lekcja, którą rozpoczął na samym początku w kazaniu na górze. This is a lesson that Christ began right at the beginning, at the top of the mount. Gdzie Jezus chciał zobrazować wartości Królestwa Bożego. Where Jesus wanted to demonstrate the principles of the kingdom of God. Co jest ważniejsze? Słowa czy czyny? What's more important, word or deed? To, jak ludzie nas postrzegają, czy tak naprawdę to, co jest w naszym sercu? Postrzegają. Is it more important how people consider us or how they see us? W Ewangelii Mateusza otwórzcie, bo ja uważam, że to jest fantastyczne. Jest to elementem tak niesamowicie budującym, bynajmniej mnie. W piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Ja tylko podam jeden z przykładów. Całe kazanie jest wypełnione właśnie tymi takimi zmaganiami. And let's open our Bibles to Matthew chapter 5, where today's sermon is essentially full of these kind of examples from Christ's life. To znaczy kazanie, które Jezus mówi, wypełnione jest. Sorry, the sermon that Christ is giving on the mount, not today. Piąty rozdział od 21 wersetu czytamy. Matthew chapter 5 and we read from verse 21. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed radzą najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny.
We read from verse 21 to the end of 22. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Czyli jeżeli uważasz, że sam fakt, że po prostu nie zabijasz człowieka, jest wystarczającym elementem tego, żeby odzwierciedlać wartości królestwa, to trochę się mylisz. So if people are thinking that just by holding to the commandment that says do not murder, that you are somehow justified and just by doing that and you're part of the kingdom of God. Bo to, jak patrzysz na drugiego człowieka, ma decydujące znaczenie. It's a problem because it has an impact on how you view your fellow human being. Jeżeli pogardzasz kimś, a myślisz, że reprezentujesz Boga, to jesteś w błędzie. If you are having a go at someone and you're thinking you're doing it in God's name, then think again. Jeżeli żywisz złość w sercu swoim, której nie widać na zewnątrz, ale o której Bóg wie, to tutaj jest problem. If you are harboring anger in your heart, which is not visible outside to other people, then you have a problem. To, jak patrzysz na drugiego człowieka, a poróżniony jesteś z bratem czy siostrą, how you view other people, when you are angry at your brother or sister, używasz obraźliwych słów w odniesieniu do drugiego człowieka, świadczy tylko o błędnym zrozumieniu Bożych zasad. And you have negative attitude towards your brother or sister, then it shows what perspective of God's principles you have in your heart. W kontekście społeczności z Bogiem i ludźmi. In the context of communion with God and with fellow people. Możesz znać przykazania. You can know the commandments. I łamać jednocześnie wolę Bożą poprzez nieaplikowanie pryncypiów Królestwa Bożego. But at the same time you can be breaking the will of God by not applying those principles into your life. Które są oparte na szacunku i służbie i miłości. Which are based on honor and on service and love to fellow human beings. Bo zobaczcie, co dalej Jezus mówi. Because notice what else Jesus says further. Jak czyściej można wyrazić te zależności? How much more clearly can you communicate these concepts? Jezus mówi, jeśli więc składałbyś dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, przypomniałoby ci się. So in verse 23 read, therefore if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż swój dar na ołtarzu. And Jesus continues in verse 24, then leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. To, że znamy właściwe formy zachowań lub moralności, even though we may know the right behaviors and the right morals, wcale nie znaczy, że jesteśmy ich uczestnikami. Doesn't mean necessarily that we are partaking in them. Jako ludzie niekiedy omijamy lub dobieramy sobie wartości, które chcemy pielęgnować. We sometimes want to buy. Jako ludzie dobieramy sobie czasami wartości, które my chcemy pielęgnować. We sometimes notice morals in other people's lives that we should perhaps be working on ourselves. Niekoniecznie dlatego, że są one właściwe. Not necessarily because they are appropriate. I odzwierciedlają one charakter Boga. Or that they show the character of God. Ale dlatego, że mnie pasują i mnie się podobają. But because they suit me and I like them. I jest to odzwierciedlenie mojego charakteru, a nie charakteru Boga. And this is demonstrating my character, not necessarily the character of God. Jezus w kazaniu przekonuje, że winniśmy koncentrować się na głębi woli Bożej, a nie na egoizmie woli naszej. Jesus says himself that we should focus on the will of God rather than on our own egotistical view of life. Cóż więc jest tym absolutnym fundamentem wartości etycznych Królestwa? What therefore is the fundamental value of the kingdom of God? Jeden ze znawców prawa w Piśmie Świętym czytamy, zapytał kiedyś Chrystusa. One of the experts of the law in the New Testament once asked Christ. I czytamy o tym w 22 rozdziale Mateusza, 36 werset do 40. We read it in Matthew chapter 22 from verse 36. I przyszedł ten nauczyciel i pyta się,
Chrystusa. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? And we read about this again in Matthew chapter 22 from verse 36, where the teacher, where the Pharisee comes to Christ and says, "Teacher, which is the great commandment in the law?" A on mu powiedział: "Będziesz miłował Boga, Pana swego, z całego serca i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej." Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." To jest największe i pierwsze przykazanie. This is the first and great commandment. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Priorytetami Królestwa Bożego jest zdrowa i żywa relacja społeczności pomiędzy Bogiem i ludźmi. The principles of God are very heavily based on the relationship between communion with God and communion between fellow human beings and God. Ale co zrobić, jeżeli mamy konflikt jakichś wartości? But what should we do if we have conflict of these values? Która wartość będzie nadrzędna? Which value will be more important? Co nią będzie? What won't be made way for? I podam taki przykład, który często może jest używany. And I'll give an example which may be often used. Ale ilustruje to pewną zależność. But it illustrates a certain codependency. Żydzi kiedyś byli prześladowani, szczególnie podczas II wojny światowej. Wiemy, zginęło ich ponad 6 milionów, prawda? Yeah. As many of us know, during the Second World War, the Jewish nation were greatly persecuted at the time, and over 6 million Jewish people were killed. Ale byli niektórzy, którzy ukrywali Żydów. But there were also people who were actually saving Jews. I jeżeli armia nazistowska przyszła i zapytała się takiego człowieka, czy masz Żydów? And if the Nazi army was coming to people's individual houses and asking if they were harboring Jews? Czy ukrywasz Żydów? Are you hiding Jewish people? Co zrobisz? What do you do? Co jest wartością ważniejszą? A niekłamanie w takiej sytuacji, czy też fakt, że ci ludzie są tym ważniejszym priorytetem. Which moral is more important, lying to the authority or preserving life? Jak nie powie, że nie ma Żydów, no to kłamał ten przedstawiciel tej rodziny. If a person said to the authorities, if the person had said to the authorities that they're lying, that they are not harboring Jews. Ale my nie chcemy oczywiście kłamać. Then they were lying, but we don't want to be lying. Tak więc, czy powiemy prawdę? So then should we say the truth? Jeśli nie lubimy Żydów, a przechowujemy ich tylko z obowiązku, to może z radością powiemy, gdzie oni są. If we don't like Jews, but we're harboring them out of a requirement, then it's an opportunity to come forth. W ten sposób będziemy mieli też czyste sumienie. That way we also have a clear conscience. Bo przecież zachowaliśmy się moralnie. Because we have behaved morally. Ale co jest najważniejszą, co jest najważniejszym elementem w tej sytuacji? But what is the most important element in such a situation? Aby zachować życie ludzkie. To preserve human life. Aby pomóc drugiemu człowiekowi. To help a fellow human being. I to jest to właśnie, co Chrystus chce, żeby jemu współcześni zrozumieli w kontekście różnego rodzaju zasad moralnych. And that is what Jesus was trying to teach his fellow people when he was on earth, of situational awareness. Widzimy Chrystusa w podobnej roli, gdy klasz wartości ukazuje ludzkie, czarno-białe realia i Chrystusa Pana. We see many examples of Christ's behavior and the values that he held pretty clear in black and white. Który próbuje uczyć jemu współczesnych pewnych wartości. Who is trying to teach someone certain principles. Które opierają się na fundamentach Królestwa i reprezentują znowu charakter Boga. Who is representing the values of the kingdom of God and of God himself. Charakter odrzucenia, odrodzenia i wyzwolenia. A character of freedom and liberation. Oh, of yeah, freedom and liberation, thank you. A tylko, że to nie jest wcale popularne. Except that it's not popular. Ponieważ ludzie mają własny swój sposób patrzenia na tą moralność. Because people have their own individual perspectives on morality. I kiedy czytam Pismo Święte, szczególnie Ewangelie, są pewne takich moralnych zmagań. And the entire word of God, especially the Gospels, are full of these kind of moral dilemmas. Jak przełożyć to na dzisiejsze realia? How do we translate that into today? So it's I znowu, idziemy do Ewangelii Marka. And again, you can go to the book of Mark. I tam mamy podobną sytuację. And there we have a similar situation. I wstąpił znowu do synagogi.
Chrystusa, był tam człowiek z uschłą ręką. Marek 3 rozdział od 1 wersetu. Again we read in Mark chapter 3 from verse 1 and he entered the synagogue again where a man was there who had a withered hand. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. So they watched him closely whether he would heal him on the Sabbath so they might accuse him. I znowu, co jest ważniejsze, czy to jak obserwujemy sabat, czy to jak podchodzimy do drugiego człowieka? And again, what's more important, how we observe the Sabbath or how do we approach our fellow human being? Tylko że ludzie ci postrzegali sabat jako regułę, pustą zasadę bez ducha pomocy. Except that the people in Christ's time observed Sabbath as a regulation, as something that they had to do. Bez duchy wolności, ducha wolności. Without the spirit of freedom. Co jest ważniejsze? Reguła, zapis prawa? What's more important, regulation, the letter of the law? Przykazanie sobotne dane przez Boga człowiekowi w Edenie? Sabbath as a commandment given by God to man in Eden? Czy sam człowiek? Or the man himself? Dziecko Boże. A child of God. Problem, z którym do dzisiaj wiele osób zmaga się, mając wątpliwości, co jest ważniejsze. A problem that many people today have, what's more important. Ale Jezus nie chce, żeby ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tego. But Jesus doesn't want anyone to have any issues with this matter. Dlatego w wersecie 3, zauważcie, czytamy takie słowa. That's why we see in Mark chapter 3, verse 3, the following words. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę. And he, Jesus, said to the man who had the withered hand. Wyjdź na środek. Step forward. Nie chciał tego robić po kryjomu, cicho. Jesus didn't want to do this in the quiet, somewhere in solitude. Ale chciał nauczyć tą społeczność tych ludzi, którzy nazywali się dziećmi Bożymi. But he wanted to teach the community those who considered themselves children of God. Co jest kwintesencją Królestwa Bożego i Boga? What is a quintessential element of the kingdom of God and of God himself? Zaprosił go na środek. He asked this person into the middle to i rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle? Życie zachować, czy zabić? In verse 4 Jesus asks, is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to kill? A oni milczeli. But they kept silent. Wiecie, niekiedy zastanawiam się, dlaczego Jezus składa cały czas kij w mrowisko. I'm interested into why Jesus in a lot of situations essentially stirring the pot, so to speak. Dlaczego w takim razie rozgrzebuje pewne rzeczy i w taki sposób naucza? Why does Jesus mess things about and teach in that way? Może dlatego, że my zbyt często, tak wtedy, jak i dzisiaj, próbujemy wyrazić własną moralność, a niekoniecznie zwrócić uwagę na Bożą moralność. Maybe it's because like we do today, we sometimes we are trying to bring the attention to our own morals instead of morals and values of God. I zobaczcie, kiedy oni milczeli, w 5 wersecie jest powiedziane bardzo smutne słowa. And when they kept silent in verse 5 we read some pretty sad words. I spojrzał na nich z gniewem. And when Jesus had looked around at them with anger. Bardzo rzadko widzicie, kiedy Jezus zwraca i patrzy na ludzi w taki sposób. It's very rare that you read about in the Bible that Jesus looks at people around him in this way. Ponieważ powodem tego jest fakt, że ich serce jest zatwardziałe. Because the reason for his anger is that people's hearts were hardened. I tam dalej jest powiedziane, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca. Being grieved by the hardness of their hearts, it says further there. I rzekł onemu człowiekowi, wyciągnij rękę i wyciągnął, a jego ręka wróciła do dawnego stanu. And Jesus said to the man, stretch out your hand, and he stretched it out, and his hand was restored as well as whole as the other. Pokazuje to zachowanie, że można znać prawdę biblijną, ale bez pokory i przepełnieni własną moralnością nie mamy miejsca na odradzającą Bożą moralność. This behavior shows therefore that we can twist God's word to be our own morals and put our own morality in front of and as a priority before God's. Moralność, która jest oparta na społeczności i pomocy drugiemu człowiekowi niezależnie od okoliczności. Morality based on community and doing well for others doesn't takes more of a backseat. To jest tragiczna myśl. It's a tragic thought. Że owocuje to tym samym, co miało miejsce w sercu szatana, Bożego przeciwnika. And it's sad because this is the same kind of approach that bloomed in the heart of Satan. Zobaczcie, co się dzieje. Ci, którzy mieli być nośnikami moralności Bożej. Notice that those who were to be the people who carried the morality of God into the world, and którzy mieli reprezentować Boga, who were to represent God. W wersecie 6 czytamy. In verse 6 we read. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić.
we read, then the Pharisees went out and immediately plotted with the Herodians against him, how they might destroy him. Faryzeusze i Herodianie to były dwie zupełnie inne grupy, które nigdy nie łączyły się, które współgrały na zasadzie przeciwieństwa. And it's even more concerning when you think that the Pharisees and the Herodians completely disassociated with each other, didn't study together, didn't do anything together. Ale w tym przypadku but in this example, łączą się. But in this example, they unite. Ponieważ nie pasuje im Boża moralność, którą Chrystus reprezentuje i której uczy. Because the morality that Christ is presenting here, which is God's morality, doesn't suit them. Ponieważ oni wiedzą lepiej, czują się lepiej z tym, co mają. Because they claim to know better, that they feel better with what they know. I obawiam się, abyśmy nie my jako chrześcijanie, ja osobiście, abyśmy nie wpadli w taką właśnie pułapkę. And I hope that we, that I, don't fall into the same situation. W dzisiejszych czasach dzień sobotni przez dużą część chrześcijan został zapomniany. Today in modern society, the Sabbath and its purpose is completely forgotten by society. Dar dla całej ludzkości po to, aby mieć społeczność między Bogiem i ludźmi. A gift for all humanity, for people to be able to have communion with God. Dzięki właśnie sabatowi, czyli tej społeczności między Bogiem i ludźmi, my możemy wzmacniać tą właśnie więź między Bogiem i ludźmi. And thanks to the Sabbath and thanks to the communion that humanity can have with God, we can grow stronger together and with God. Jest to smutne, że z jednej strony to jest fakt, że ludzie znający te zasady, nawet nasi bracia, zamiast pielęgnować ten drogocenny czas, poświęcając go Bogu, rodzinie i zborowi. It's sad that that some of our brothers and sisters take advantage of the Sabbath in serving both God and man. Po prostu pracują. They just work. Po prostu nie wykorzystają tego dnia, żeby on się stał błogosławieństwem dla nich samych. They don't take advantage of this day so that it becomes a blessing especially just for themselves even. Z drugiej strony inni pragną być sędziami. On the other side though, people want to be judges. Tego, co ktoś może zrobić, a czego nie. Judges of what someone else can and cannot do. Podobnie jak uczeni w piśmie, w historii, którą przed chwilą czytaliśmy. Very similarly to the Pharisees that we were reading about in Mark chapter 3. Ale aby nikt nie miał wątpliwości to co do zależności człowieka i sabatu, but so that we don't have any hesitation about the relationship between man and the Sabbath, oraz zależnościami pomiędzy wartościami bożymi a moralnością uczonych w piśmie, or between God and the morality that is taught in the Bible, Jezus powiedział takie słowa. Jesus said the following words. W Marku 2 rozdziale i 27 wersecie. In Mark chapter 2 from verse 27. Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Jesus said to them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore the Son of Man is also Lord of the Sabbath. Pokazuje to znowu, że zamiast naszej własnej moralności ugruntowanej na własnych przyzwyczajeniach, instead of therefore this principle being based on our own morality and our own traditions, tradycji, traditions, niekiedy na błędnych naukach, sometimes unfortunately based on incorrect teaching, czy po prostu własnych preferencjach, or even just sometimes on personal preference. Musimy powrócić na grunt pokory, słuchając naszego Pana i pielęgnować Boże zasady, a nie własną moralność. We have to return to humility and actually understand what God is teaching us through His morality and as it is written in the Bible. Ale nie jest to łatwe. But it's not easy. Ponieważ wiąże się to z elementem służby i tego, że jesteśmy otwarci na Boże Słowo. It's not easy because it means that you have to base yourself on in service and the Word of God. Albo pielęgnujemy własne przekonania. Or we are just continually developing our own traditions or to, preferences. Or preferences, sorry, thank you. To było tym, czego właśnie zabrakło uczonym w Piśmie i faryzeuszom. And that is what the Pharisees in the New Testament lacked. Prawdziwa pokora to dziwna rzecz. True humility is a special principle. Gdy myślisz, że ją masz, when you think you have it, to już ją straciłeś. You've already lost it. Mam nadzieję, że
Dzisiaj dostrzeżemy ten duży obraz. Today I hope that we realize and can see the big picture, którego właśnie Jezus uczył nas. Which Jesus himself was teaching us. Co jest absolutnie nadrzędną wartością w naszej wierze. Which is an absolutely essential element in our belief. Najważniejszymi przykazaniami odzwierciedlającymi charakter Boga. The most important commandments showing the very essence of God's character. I obraz królestwa. And a picture of heaven. Jest to społeczność aktywna w miłości w stosunku do Boga i ludzi. It is a community that is active both for God and for fellow human beings. Zobaczcie, co apostoł Paweł pisał. Notice what the apostle Paul wrote. Kontynuując te myśli zawarte właśnie w historiach Chrystusa. Continuing the thoughts that are written about in the stories about Jesus. W liście do Galacjan w 5 rozdziale i od 18 wersetu czytamy takie słowa. In Galatians chapter 5 from verse 18 we read the following words. Że tak naprawdę dla nas dzisiaj, that really for us today, jako społeczności Kościoła, as a community of the church, to jak my postrzegamy praktycznie wzajemną zależność między ludźmi i Bogiem, how we consider and view the relations between person and person, human and person and God, pokazuje, czy jesteśmy prowadzeni duchem Boga, czy też jego przeciwnika tak naprawdę. It shows whether we are truly led by God's spirit or his opponent. Pomimo że wyglądamy jako zewnętrznie, jako dzieci Boże. Despite the fact that from externally we may look and appear to be children of God. Zobaczcie, to są niesamowite słowa. Notice these are amazing words. I pierwszą osobą, do której te nauki są skierowane, jestem ja. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. And so that we understand perfectly, these words are first of all carried to me and individually. A jeśli Duch Boży was prowadzi, to nie jesteście pod zakonem. Werset 18. Verse 18 of chapter 5 we read, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. W 22 wersecie dalej kontynuujemy. In verse 22 we continue. Owocem zaś Ducha są. But the fruit of the Spirit is. Zobaczcie, miłość. Notice love. To jest tym elementem i owocem Ducha. This is the element and the fruit of the Spirit. Kiedy ja myślę o miłości, zauważcie, 13 rozdział Ewangelii Jana mówi, po tym poznają, żeście uczniami moimi. Notice that just about love in the 13th chapter of John, that through love people will. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. People will know that we are of God if they can notice love between us. Że wasze chrześcijaństwo nie będzie słowem, a czynem. That your Christianity is not just word, but action. Że to nie będą puste koncepty, które są wypowiadane. That they're not just empty concepts just spoken. Ale że to będzie duch w sercach naszych, który zmienia naszego wewnętrznego człowieka. But it be the spirit within us that is changing our lives. To jest niesamowite. This is amazing. Żyjemy w świecie, gdzie ludzie mówią, my nie jesteśmy konceptami zainteresowani. Pokaż nam, że to funkcjonuje w twoim życiu. And people exist in the world today. The majority of the world view today is don't tell me about the concepts, show them to me. Jeżeli to nie funkcjonuje w twoim życiu, to wcale nie jestem zainteresowany. If these so-called concepts don't function within your life practically, I'm not interested in it. Owocem zaś ducha są radość, dalej jest powiedziane. Continue saying the fruit of the spirit is joy. Ja mam nadzieję, że chrześcijaństwo i kościół i społeczność to jest czymś błogosławionym. To jest ta szczególna radość. Właśnie dlatego, że mamy tą społeczność ze sobą. Że mamy z czego się cieszyć. I hope that we as a church of believers, of people, not the building, that we are actually, that we have joy because of what God has done for us and who he is. Mamy pokój. That we have peace. Ponieważ ten pokój wypływa od samego Stworzyciela. Because that peace comes directly from the Creator. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? If God is for us, who can be against us? Pismo Święte mówi. The Bible says. Nic nie jest w stanie w liście do Rzymian nas odłączyć od miłości, która jest w Chrystusie i tak dalej, i tak dalej. Czy śmierć, czy prześladowanie, czy głód, czy cokolwiek to będzie. Nothing can separate us from the love of God, whether depth nor height nor anything, as Paul writes about in Romans. Pokój wypełnia wtedy nasze serce. Peace fills our heart. Cierpliwość. Long suffering. Cierpliwość, szczególnie w zborach, wiecie, gdzie jest dwóch, mówi się Polaków, tam jest cztery opinie, tak? Long suffering, you know how it is in Polish churches, where there are two poles, there are three or four different points of view. Jaką cierpliwość mamy? What kind of long suffering do we have? Jak to praktycznie wygląda? How does it practically look? Czy są to puste słowa? Or are they just empty words? Czy jest to moc Boga, która demonstruje się w naszym życiu? Or is it God's power being shown at work in our lives? Uprzejmość. Kindness.
gdzie szukamy woli drugiego człowieka raczej niż własną. Where we look to help our fellow human beings rather than ourselves. Ponieważ to odzwierciedla znowu Zbawiciela, który uniżył się po to, żeby służyć innym. Because again it shows a savior who lowered himself to serve others. Dobroć. Goodness. Wierność. Faithfulness. Łagodność. Gentleness. Wstrzemięźliwość. Self-control. To są praktyczne rzeczy, które funkcjonują w zborze. These are practical values that work practically in our lives. Przeciwko takim zakonu nie ma. Against such there is no law. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, and those who are Christ's, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Have crucified the flesh with its passions and desires. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. If we live in the spirit, let us also walk in the spirit. A zauważcie, jeżeli według ducha nie chodzimy, to chodzimy według innego ducha. Notice that if we are not walking in the spirit, if we do not live in the spirit, then what spirit are we led by? Nie bądźmy chciwi próżnej chwały. Let us not become conceited, provoking one another. Jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. It's the other way around in English, but it's provoking one another, envying one another. Czy możemy być tymi, którzy nazywają się dziećmi Bożymi? Can we really be those people who are called children of God? A jednocześnie obmawiać brata poza jego plecami? But at the same time be ridiculing our brother behind their back? Mówić za plecami czy spiskować przeciwko jeden drugiemu? Whether it's talking behind someone else's back or gossiping? Jest to niemożliwe. It is impossible. Dlatego też tak istotny jest właśnie ten bezpośredni kontakt, bezpośrednia rozmowa, praktyczne wyżywanie już dzisiaj. That is why that direct contact, that direct relationship with God is vital today. Wartości królestwa. Values of the kingdom. Są to koncepty, które wzajemnie się wykluczają. These are concepts which are specific in and of themselves. Bo dzieci Boże odzwierciedlają charakter Boga, a nie jego przeciwnika. Because the children of God demonstrate and live the character of God, not his opponent. Prawda nie jest najważniejsza. Truth is not the most important. Przeciwnik Boży znają doskonale. The opponents of God know the truth very well. Ale to prawda i znajomość prawdy zaaplikowana w naszym życiu. But the difference is the truth applied practically in our lives. Prawda wyżywana w naszym życiu. The truth lived in our lives. Doświadczana w naszym życiu. Experienced in our lives. Aktywna w naszym życiu. Active in our lives. Pozwoli na cieszenie się jej owocami przez całą wieczność. Allows us to enjoy the fruits of the Spirit for eternity. Dzisiaj tylko próbujemy tego tutaj. Today we are only tasting a bit of this. Ale przez całą wieczność będziemy smakować owoce tego w niebie. But we'll be able to truly experience these fruits of the Spirit in heaven for eternity. Aplikacja prawdy jest tym, co uzdolni nas do zaakceptowania Bożych zasad w naszym życiu. The truth of God is applying these principles actively in our lives. I spowoduje, że zostaniemy że zostawimy własną moralność na rzecz moralności Bożej. And it means that we put aside our own personal morality and put on the morality of God. I mam nadzieję, że te właśnie słowa i te rzeczy, które czytaliśmy dzisiaj, and I hope that what we have been studying and reading this morning, staną się elementem rozmowy naszej przy może zupie, gdy będziemy jedli. Become the topic of conversation over perhaps soup or our lunch this afternoon. Elementem medytacji. An element of meditation. Ponieważ jest to zawsze moim elementem medytacji. Because it is hopefully always part of my meditation. Niech Bóg mieszka w nas. May God live in us. I niech On właśnie zmienia nas każdego dnia. And may He change us every day. Aby mój kontakt z Nim, so that my contact with Him, każdego dnia przeradzał się w demonstrację mocy i służby w moim ciele. That it every day be transformed into the service and action that I do. Jest to moim pragnieniem i moim życzeniem dla siebie samego, ale także dla nas wszystkich. This is my hope and my prayer not just for myself, but for each one of you. Bo jest to smakowaniem Królestwa Bożego już teraz. Because it is the tasting of the kingdom of God now. Niech Bóg nam w tym dopomoże. May God help us in this. Amen. Amen.